W tym odcinku podcastu We Need More Space rozmawiamy z inżynierem Eweliną Ryszawa, która pracowała przy szalenie interesujących projektach takich jak Kret, który poleciał na Marsa na pokładzie sondy NASA InSight oraz elementów sondy JUICE, która zbada lodowe księżyce Jowisza w poszukiwaniu życia. Na studiach Ewelina przyczyniła się także do sukcesu misji satelity PWSAT-2. Więcej na ten temat znajdziesz w odcinku 14 tego podcastu podlinkowanym o tutaj. A wszystko to dokonała Ewelina jeszcze przed 30. W Polsce mało realizuje się aż tak spektakularnych projektów, ale żeby móc uczestniczyć w tylu z nich w tak młodym wieku, to jest coś. Dlatego tym bardziej gorąco zapraszam do obejrzenia tego odcinka podcastu We Need More Space do samego końca. Warto. Witaj Ewelina w We Need More Space Podcast. Proszę przedstaw się, powiedz nam, jaki masz związek z kosmosem. Cześć, jestem Ewelina Ryszawa. Mój związek z kosmosem jest bardzo już długi. W tym momencie jestem inżynierem mechanikiem w firmie Astronika. Podczas studiów już zajmowałam się kosmosem, więc pewnie też o tym będziemy rozmawiać, ale no generalnie jestem inżynierem mechanikiem, który zajmuje się mechaniką kosmiczną. Mhm. I co robisz właśnie w Astronice? Różne rzeczy. To jest plus takich małych firm, bo tak naprawdę to jest mała firma, to jest około 40 osób, że musimy być bardzo interdyscyplinarni, musimy być bardzo elastyczni i można się dużo, wielu rzeczy nauczyć. Mhm. Jak przyszłam do tej firmy, no to zajmowałam się też między innymi integracją, teraz zajmuję się testami, przygotowaniem do testów, w międzyczasie też design. Jest dużo różnych rzeczy, które trzeba zrobić, więc to jest bardzo fajne. I można się naprawdę dużo nauczyć. I też dzięki temu poznać, co chcesz robić, tak? Bo możesz spróbować wielu rzeczy i zobaczyć, co ci najbardziej odpowiada. Mhm. Ale jeśli ja słyszę takie słowo astronika, to ja od razu słyszę następne, Kret. I ty zajmowałaś się takim właśnie małym, niepozornym narzędziem, które poleciało na Marsa. O co w całym zamieszaniu z Kretem chodzi? Tak, no to jest misja NASA InSight. Kret to jest część innego, czy większego urządzenia, większego instrumentu, nazwanego HP3. Cały instrument był wykonywany przez niemiecką agencję kosmiczną, natomiast głównym zadaniem tego instrumentu było wbicie się w powierzchnię Marsa na głębokość do około 5 metrów, no i wykonywanie różnych pomiarów przy okazji. No i jako astronika byliśmy odpowiedzialni za zaprojektowanie i wykonanie modeli lotnych i też wcześniej testowych takich, samego takiego układu młotkującego tego penetratora, czyli układu mechanizmu, który odpowiada za to, że ten młotek, penetrator się po prostu wbija w Marsa. Mhm. A skąd taki design tego instrumentu na zasadzie, dlaczego to nie było na przykład wiertło, dlaczego to jest młotek? Dlatego, że to jest instrument, który służy do, w ogóle to jest, zacznijmy od tego, że to była ciekawa misja pod tym względem, że to jest pierwsza misja marsjańska, która ma za zadanie tak naprawdę zbadać ewolucję Marsa, ewolucję tej planety. To jest jakby wszystkie instrumenty, które są na pokładzie, tak naprawdę służą do tego, aby lepiej poznać historię Marsa, jak on ewoluował, co jest w środku, z czego się składa, jak wygląda, o ile to jest możliwe oczywiście za pomocą takiej misji, jak wygląda prawdopodobnie jądro tej planety. Więc głównym, no tak, zacznijmy od tego, że to głównymi instrumentami to był sejsmograf, który bada trzęsienia Ziemi na Marsie, to są takie jak na Ziemi, trzęsienia Marsa, ciężko powiedzieć trzęsienia Ziemi na Marsie. A drugi instrument najważniejszy to jest właśnie HP3, czyli ten mechanizm bijający. Jego głównym zadaniem jest zmierzenie tak naprawdę, w jaki sposób przepływa ciepło wewnątrz planety i jakie właściwości ma ta marsjańska Ziemia, ten marsjański regolit. I na tej podstawie, wiedząc jak to ciepło tam sobie wewnątrz przepływa, można starać się zweryfikować, czy modele ewolucji planety, modele tak naprawdę budowy Marsa są w tym momencie właściwe, czy jednak trzeba coś zmienić. Dlatego nie mogło to być wiertło, dlatego że sam młotek działa w ten sposób, że ma na pokładzie grzałki i on wbija się nie od razu na 5 metrów, wbija się stopniowo, co około 50 centymetrów.
Jego zadaniem jest wbicie się właśnie o każde kolejne 50 cm, następnie rozgrzanie się, czyli użycie tych grzałek, rozgrzanie regolitów wokoło, a następnie mierzenie, jak ten regolit oddaje to ciepło. Sam penetrator ciągnie za sobą taki pasek z czujnikami, taką taśmę z czujnikami, która z jednej strony go zapewnia też zasilanie, tak? Bo sam młotek jest napędzany poprzez silnik elektryczny. Natomiast też na tej taśmie właśnie jest mnóstwo czujników temperatury i te czujniki mierzą, jak to ciepło właśnie się tego regolitu na różnych głębokościach rozprowadza, tak? Jak szybko się nagrzewa ten regolit od samych tych grzałek na penetratorze. No dlatego nie mogło to być wiertło, dlatego że podczas wiercenia wydziela się bardzo dużo ciepła i to mogłoby bardzo mocno zaburzyć po prostu te badania. To musiało być coś, co właśnie tego ciepła nie generuje podczas przesuwania się w głąb planety. Ale jaka była rola astroniki w procesie powstania tego instrumentu? Czy właściwie niemiecka agencja kosmiczna przyszła jakby z gotowym już prawie że planem? Czy powiedziała, ok, mamy takie zadanie i spróbujcie coś stworzyć takiego, żeby to działało w zadanych parametrach? No, to nie do końca tak to było. To było tak, że tak naprawdę niemiecka agencja kosmiczna na początku próbowała sama stworzyć cały penetrator, tak? Penetrator składa się nie tylko z tej części, która się bije, ale też takiego układu, który trzyma ten penetrator w czasie lotu i potem też jest tak, jakby zapewnia taki opakowanie na tą taśmę rozbijaną, którą ciągnie penetrator za sobą, więc tak się nazywa support structure. Więc na początku niemiecka agencja kosmiczna była odpowiedzialna za całość. Niestety mieli problemy z tym penetratorem, właśnie z mechanizmem wbijającym. Wykonali kilka modeli takich testowych. Niestety okazało się, że one nie za bardzo chcą się wbijać. W związku z tym, że Jurek Grygorczuk, jeden z założycieli firmy Astronika z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu mechanizmów kosmicznych i również specjalista od właśnie takich penetratorów kosmicznych. On między innymi zaprojektował penetrator na misję Rosetta. On został poproszony przez niemiecką agencję kosmiczną, żeby zrobić taki review projektu, żeby sprawdzić, co tam można poprawić. No i wypunktował niemiecką agencję kosmiczną, co jest do poprawy. Okazało się, że jest na tyle dużo tych rzeczy, że po prostu troszeczkę byli, no, mieli obiekcje, czy w ogóle uda im się to zrobić, zwłaszcza, że do tej pory mieli z tym problemy. No i w związku z tym ostatecznie projekt trafił do nas, w sensie do Astroniki, do firmy Astronika, po prostu Niemiecka Agencja Kosmiczna zleciła firmie Astronika, w której właśnie Jurek był współzałożycielem i pracował jako główny inżynier, żeby ten mechanizm przeprojektowała, tak żeby on odpowiednio działał, do jakby już istniejących też częściowo elementów penetratora, dlatego że no to już był na tyle zaawansowany etap projektu, że nie można było na przykład zmienić gabarytów tego penetratora, ani tak naprawdę nie można było zmienić no, podstawowych rzeczy, takich na przykład no, zasilanie, tak, to już było od dawna zdefiniowane, więc musieliśmy jakby się pasować w te wymagania, które już były nam narzucone z góry. Znaczy zawsze są oczywiście jakieś wymagania narzucone z góry, natomiast no, tym razem to było no, dużo bardziej jakby ograniczone. No i przeprojektować w ogóle w super szybkim okresie czasu, tak. Dlatego, że od momentu, kiedy ten projekt przyszedł do Astroniki, minęło chyba około 3 miesiące do wyprodukowania pierwszego poprawionego tego modelu działającego, tak? To był taki troszkę uproszczony model, nie do końca zrobiony jeszcze tak jak lotne, no ale już działał, tak? Już były zrobione z nim pierwsze testy, okazało się, że wszystko wygląda bardzo obiecująco, no i potem były już modele lotne. Ja od razu mówię, że ja tego nie projektowałam, nie było mnie wtedy jeszcze w Astronice, więc nigdy nie chcę sobie tego przypisywać, to w ogóle jest dzieło głównie Jurka Grygorczuka i mojego kolegi z Astroniki Łukasza Wiśniewskiego, oni bardzo dużo, też jeszcze wielu innych inżynierów oczywiście, oni tak naprawdę najwięcej przy tym designie zrobili. Ja dołączyłam do projektu już w późniejszej fazie, kiedy to już był piąty model w takim standardzie lotnym robiony, dlatego że to nie jest tak, że robimy jeden jakiś testowy i potem już od razu lotny, to tak nie działa. Trzeba też wykonać modele zapasowe lotne, czyli takie, które można wykorzystać w razie, jakby się coś tam nie udało jeszcze podczas testów na ziemi, na przykład komuś upadło na podłogę i się rozbiło. No i wtedy właśnie był piąty model, on miał być zapasowym lotnym i jak przyszłam właśnie do firmy, to
to brałam udział w integracji tego już piątego zapasu lotnego. Model czwarty to był model lotny i on już miał polecieć, no ale okazało się w międzyczasie, że główny instrument, czyli sejsmograf, ma duże problemy. To jest francuski instrument, który miał bardzo duże problemy i okazało się, że po prostu nie będą w stanie skończyć tego instrumentu przed planowaną datą startu. To było w 2016 roku. Było okno pierwsze startowe dla Insighta. No i wiadomo było, że no, misja nie poleci bez sejsmografu, bo to był główny instrument. W związku z tym misja musiała zostać albo anulowana, albo przedłużona. To już zostało włożone na tyle dużo pieniędzy, że zdecydowano, że po prostu misja zostanie przedłużona kolejne dwa lata do kolejnego okna startowego. W tym czasie sejsmograf miał się naprawić. No i myśleliśmy, że to jakby nas to bardzo nie dotyczy, ale dosyć szybko okazało się, że jednak niemiecka agencja kosmiczna poprosiła nas o dodatkowe dwa modele, jednak też właśnie tego mechanizmu wbijającego, dlatego że ze swojej strony też chcieli skorzystać z okazji i coś poprawić po swojej części penetratora, no ale żeby móc to zakwalifikować i żeby móc w ogóle to zrobić, no to potrzebowali jeszcze dodatkowych dwóch mechanizmów wbijających, czyli jednego lotnego, taki, który miał właśnie polecieć, nowe, no sam jak poprzednie, tak? Natomiast no, nowy model, a drugiego takiego zapasowego i, takiego, i on też miał być służyć do takich testów wcześniejszych, tak? Także ten zapasowy lotny mieli włożyć do swojego nowego designu, sprawdzić, czy on na pewno dobrze działa. On miał być w razie czego zapasowym lotnym, a ten lotnym miał być lotny. No i wtedy już ja byłam już pewnie około roku pracowałam w Astronice. No i w związku z tym, że brałam udział właśnie w tym piątym, w zintegracji tego piątego modelu, no to też byłam zaangażowana jeszcze bardziej w te kolejne. No te ostatnie dwa modele, to już jest szósty i siódmy, to tak naprawdę w większości właśnie składałam ja i Łukasz Wiśniewski, tam jeszcze oczywiście wielu inżynierów innych z Astroniki. Łukasz był jakby kuratorem takim mechanicznym od integracji tego, natomiast on dostał fajną możliwość wyjazdu na staż do NASA. To było, wyjechał jakoś na początku stycznia, znaczy na przełomie roku 2016-17, z tego co pamiętam, jeżeli mnie w pamięci myli. No i wtedy po prostu ten projekt jakby, można powiedzieć, że przypadł mnie, to znaczy ja już byłam odpowiedzialna za końcową integrację tego modelu lotnego, tak, bo po prostu Łukasz musiał wjechać do Stanów, jako że ja byłam powiedzmy, że drugą osobą najbardziej zaangażowaną w tamtym momencie w projekt, no to ja już jakby go dokończyłam. Życie nie sama. Ale czy dla tych osób, które jakby nie są zaznajomione z terminologią inżynierską, integracja oznacza po prostu składanie fizycznie tego tak, czegoś, co nad czym pracujesz? No tak, dokładnie. To chodzi o to, że mamy już gotowe, no też jest. To tak naprawdę moją rolą było jakby też zapanowanie nad też wykonywaniem tych części. Znaczy ja ich fizycznie nie stałam przy tokarce i nie toczyłam, natomiast no, odpowiadałam za to, żeby po prostu części były wykonane z odpowiednią jakością przez naszych poddostawców, że inspekcje, wszystkie papiery są ok, tak? I potem wszystkie powłoki też są różne powłoki, które się nakłada ze względów trybologicznych, czyli tarcie dwóch elementów po siebie, tak, żeby było wszystko okej, w porządku, tam dużo rzeczy się porusza w takim mechanizmie, więc też koordynacja tego, a potem te części spływają, trzeba robić takie wszystkie takie inspekcje, sprawdzać, czy to wszystko jest takie wykonane w odpowiedni sposób, z odpowiednią jakością, no i na końcu idzie się do cleanroomu i żmudnie się to składa, to jest tak naprawdę to jest wiele tygodni składania, bo to nie jest takie proste, to musi być super czyste, trzeba też często robić przerwy, dlatego że trzeba czekać, żeby klej trochę wysechł, zanim się przejdzie do kolejnej operacji, wszystko jest oczywiście z najwyższą jakością, zgodnie z procedurami, każdy krok w składaniu to jest krok w procedurze, który trzeba wypełnić, który zwykle po jednych, dwóch krokach jest jakiś pomiar, czy coś trzeba zmierzyć, ten pomiar zapisać, wypełnić się wszystko z porządku, więc to jest kilka tygodni. Jeden taki mechanizm, to już byliśmy naprawdę obcykani w tym i już to już siódmy model, więc już wszystko powiedzmy, że wiedzieliśmy, też procedury były super szczegółowe i dokładne, no to składaliśmy w około 3 miesiące i to było super szybko. To jest naprawdę super szybko. I dla tych, którzy może tutaj jakby nigdy nie widzieli modelu albo nie znają skali po prostu, bo na przykład słuchają tego podcastu właśnie w wersji audio, no to ten kret jest takim dużym, grubym długopisem, tak? Jakby chyba no taką... No, trochę tak. Trochę może większym, no takim...
Nie wiem, do czego to porównać. W dzieciństwie były takie długopisy, które miały tak dużo wkładów kolorowych, które można było zmienić w kolory. To mniej więcej ten gabaryt, troszeczkę dłuższy. Średnica to jest około 2,5 cm, długość około 25 cm całego kreta, więc to nie jest duża rzecz, no ale jest bardzo dużo elementów w środku, też bardzo małych niektórych, które trzeba bardzo precyzyjnie zintegrować. Często też no jest bardzo dużo problemów jakichś takich przy integracji wynikających z samej specyfiki po prostu tej części, że no, trzeba bardzo uważać przy jakichś na przykład różnego rodzaju jakichś nitowaniach, żeby te nity były idealnie roznitowane, kąty były super, potem po każdym kroku inspekcja pod mikroskopem z różnym powiększeniem, żeby mieć pewność, że to wszystko jest odpowiednio zrobione. Naprawdę długo to trwa. Jeszcze przy okazji zawsze był inżynier z NASA, który patrzył nam na ręce podczas tej integracji, zwłaszcza podczas integracji tego lotnego, żeby upewniał się, że wszystko jest w porządku, zadawał dużo też. Znaczy to też różnie było, bo to byli różni oczywiście inżynierowie, ale to oni się zmieniali. No. Ale ten inżynier był fizycznie u was w firmie, czy tak, po prostu jakaś na Zoomie, że tak powiem, po prostu ogląda sobie streama? Nie, to tak nie działa. Nie, to oni przylatywali do nas regularnie. Znaczy zmieniali się oczywiście, tak? To nie było tak, że jedna osoba była z nami przez całe kilka miesięcy, ale zmieniali się. Kilku inżynierów było jakby, którzy byli jakby przypisani do naszego projektu i patrzyli nam na ręce, czy my wszystko dobrze integrujemy. Podobnie było zresztą z seismografem, tak? Tam u nas siedział jeden z tych inżynierów, drugi siedział we Francji razem z instrumentem STICE i patrzył tam im na ręce, więc to było też... Czy to nie było aż tak bardzo stresujące, bo to byli w ogóle bardzo sympatyczni ludzie i ja bardzo dobrze ich wszystkich wspominam i naprawdę są... No, bardzo dużo się nauczyliśmy od nich, to jest na pewno wielki plus dla nas i taki... mocno się przyczyniło też do podniesienia jakości generalnie u nas w firmie, no bo na co dzień nadal mało firm w Polsce ma do czynienia jednak z ekspertami z NASA, więc to też trochę inna jest specyfika pracy niż z Europejską Agencją Kosmiczną, więc to było też ciekawe poznanie, zobaczcie jak to tam od ich strony wygląda, no i zawsze patrzyli nam na ręce, przyjeżdżali regularnie, były śmieszne czasem sytuacje, bo zwykle to jakoś, nie wiem czemu, ale zwykle składaliśmy te mechanizmy jakoś w okresie jesienno-zimowym i jeden właśnie z tych inżynierów z JPL-u, Greg, on taki miał po tysiące inżynier, latynos, on całe życie mieszkał w Kalifornii i akurat spadł śnieg i to był drugi raz w życiu, kiedy on widział śnieg. Nie pamiętam jego podekscytowanie i wysyłał MMS-y do inżyniera, który był w Paryżu i wymieniali się MMS-ami, bo tam też spadł śnieg i to było takie wydarzenie wielkie, więc też no, były bardzo sympatyczne, jakie wspomnienia. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze to wspominam. Mhm. No to teraz zrobiliśmy taki wspaniały, długi wstęp, taką uwerturę po prostu do tego pytania, które musiało tutaj paść. I dla tych wszystkich, którzy słyszeli już o sondzie InSight i o Krecie, spodziewają się tego pytania na pewno. Mianowicie, to dlaczego się nie wbijał? Odpowiedź jest prosta. Jest to wina Marsa. Znaczy tak naprawdę no, wina Marsa, no trochę tak, to znaczy no, jest trochę inaczej wygląda na miejscu sytuacja niż się spodziewaliśmy, tak naprawdę spodziewali się naukowcy, którzy wybierali miejsce lądowania, dlatego że żeby Kret mógł się wbić, no to potrzebne jest starcie o ten regolit, tak, o budowę ten regolit, on nie wbija się w próżnię. Jeżeli nie ma tego tarcia, tego regolitu o ścianki penetratora, to on nie jest w stanie się wbijać. Założenia podczas wyboru miejsca do lądowania były takie, że tam właśnie jest ta warstwa takiego regolitu, który jest sypki, on będzie się bez problemu osypywał, kret się bez problemu będzie wbijał, zresztą też kret się wbijał w taki symulator regolitu marsjańskiego na Ziemi, był taki test w Bremie w Niemczech, bez problemu na 5 metrów. Natomiast no, okazało się na miejscu, że niestety trochę sytuacja jest inna i tak naprawdę ten regolit jest bardziej trochę jak Pumex, czyli jest, podczas wbijania tworzy się dziura, która jest większa niż średnica penetratora i ten grunt tak naprawdę się aż tak nie osypuje i nie zapewnia tej siły, tej reakcji od podłoża, która jest potrzebna do wbijania penetratora. W związku z tym no, trzeba było jakoś zapewnić tą dodatkową, tą siłę, która wspomoże kreta i w związku z tym użyto po prostu ramienia robotycznego, tej łopatki, która jest na pokładzie NASA InSight.
żeby delikatnie jakby dopychać kreta, tak żeby on się po prostu nie wybijał, tak? Powiedzmy, że to był taki substytut tego tarcia o budowę kreta, którego niestety nie zastaliśmy na miejscu. No i teraz w tym momencie udało się wbić po roku. Długo to trwało, ale to też jest bardzo żywotna praca. Jestem pod wielkim wrażeniem w ogóle inżynierów tam w JPL-u, bo to wygląda w ten sposób, że mają tam w JPL-u taki Mars Yard, gdzie jest odtworzony 1:1 lądownik InSight razem z wszystkimi instrumentami. Po lądowaniu już InSighta na Marsie zrobiono zdjęcia otoczenia InSighta. No i potem odtworzono to otoczenie też tam właśnie na tym Mars Yardzie, także mamy taki również wycinek Marsa w Stanach. No i w tym momencie, kiedy chcą inżynierowie cokolwiek zrobić, tak, na wykorzystanie tego lądownika, na przykład z użyciem tej łopatki, no to na początku symulują to tak naprawdę na miejscu tam u siebie i sprawdzają, czy to działa. Jeżeli to działa i te komendy, które oni wysyłają tutaj na miejscu, na Ziemi, są ok, no to wtedy dopiero jest jakby zielone światło do tego, żeby to samo zrobić już tam na Marsie. Więc to też trwa. Potem oczywiście za każdym razem, no to są, bo nie można na przykład nie mocno docisnąć, od razu 300 uderzeń młotka i sprawdzamy, co się stało. Nie, to tak też nie działa. To jest tak, że parę uderzeń, zdjęcie, to też trwa kilka dni, tak? Analiza tego zdjęcia, potem znowu kilka uderzeń, więc to niestety rozleka się mocno w czasie, no a udało się w tym momencie już skret. Właśnie teraz już jest zagłębiony tak naprawdę na samą swoją głębokość. No i czekamy tak naprawdę na informację, czy on jest w stanie się teraz już samodzielnie wbijać. Miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że w związku z tym, że już jest cały jakby otoczony tym regolitem, to już to będzie wystarczająca reakcja na obudowę, żeby po prostu można było się dalej wbijać. Tak, myślę, że tutaj dla osób, które nas słuchają, no nie wiemy, kiedy nas słuchacie czy oglądacie, my rozmawiamy w połowie czerwca, tak, 2020 roku. Tak. I to ten znacznik czasowy tutaj jest ważny, bo po prostu nie wiemy, co będzie dalej. Tak, on kiedyś chyba troszeczkę się wbił, a później wyskoczył z powrotem. Wydaje mi się, że wcześniej on był tym ramieniem, tą łopatką tak jakby przytykany z boku, a chyba teraz tak był jakby, tu mam akurat długopis, więc tak po prostu został on tak troszeczkę popychany w tą stronę właśnie, jakby od z jednej strony tego długopisu, tak? Tak. To były w ogóle takie dramatyczne momenty. Po początku oczywiście on nie był popychany tą łopatką, tylko jest ta właśnie support structure, która ma zadanie wspomagać kret w tych pierwszych jakby wbiciach, tak, w regolit, zapewniać tą dodatkową reakcję. No i wtedy się okazało, że coś jest nie tak, nie chce się wbijać dalej, zaczął się wbijać, przestał, o co chodzi. No i to była bardzo długa, trudna decyzja, co zrobić dalej, czy zdjąć tą support structure tego penetratora, no bo to było obarczone bardzo dużym ryzykiem. Nie wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja w środku, tak? Bo support structure jest nieprzezroczysta. Jest tam takie maluteńkie okieneczko, ale to nic nie można było przez nie zobaczyć tak naprawdę, więc no i podjęto tą decyzję, no tak naprawdę co było to stracenie, trochę nic. Podjęto tą decyzję i zdjęto tą support structure i okazało się, że penetrator jest wbity, tylko taki trochę przekoszony. Były na początku też trochę teorie, że to może po prostu tam jest jakiś kamień, on natrafił na ten kamień i przez to się tak jakby bił pod kątem. Okazuje się, że to nie jest prawda, no bo on teraz się bił już na całą swoją głębokość i już nic mu nie przeszkadzało, jeżeli miał tą pomoc tej łopatki, więc to żaden kamień. Po prostu no właśnie ten regolet jest trochę, ma inne właściwości niż się spodziewano, niż to, co było przyjmowane też do analiz. Ale to, co jest bardzo ważne, to jeszcze chciałam podkreślić, że nasza część penetratora, czyli mechanizm wiejący, no, działa doskonale na razie, tak? On wykonał już kilka tysięcy uderzeń z tego, co kojarzę, i wszystko jest w porządku, nic się jakby nie zużywa, przynajmniej nigdzie żadnych oznak zużycia tego mechanizmu, więc wszystko, co jest wewnątrz, działa super. Mhm. A wiedząc teraz to, co wiemy teraz, jak by trzeba było przeprojektować całe to urządzenie, żeby nie było tych problemów, które mamy? No tak, w dużym skrócie pewnie trzeba byłoby przeprojektować tą support structure, tak żeby ona po prostu w tej pierwszej fazie wbijania zapewniała po prostu większą tą siłę, tą reakcję dla penetratora, że można sobie wyobrazić, że może na przykład jakaś dodatkowa sprężyna, która
dopycha tak mocniej jeszcze wentylator, żeby on po prostu w tej pierwszej fazie miał zapewnioną tą dodatkową jakby podtrzymanie, tak? To pewnie by, znaczy myślę, że to na pewno by pomogło, tak? No ale w tym momencie już jest za późno. Wiem, że byłaś także na starcie rakiety Atlas V, która wyniosła Insighta w kierunku Marsa. No powiedz nam jakby, jak się czułaś i co czułaś, widząc coś, co jakby sama zrobiłaś i co leci w kosmos? No tak, to było niesamowite uczucie, chociaż nie do końca to widziałam niestety, bo była straszna mgła i to była noc. Więc niestety bardzo dużo nie zobaczyłam, więcej poczułam, bo jednak mimo, że staliśmy w dosyć dużej odległości od miejsca startu, to jednak silniki Atlasa mają takiego kopa, że można to było poczuć. Natomiast dla mnie to było nie tylko przeżycie, ja w ogóle tam poleciałam prywatnie, tak? Dla mnie to jak... Wiedziałam, że jest taka możliwość, dano nam znać, że jako jakby osoby, które tam brały udział przy budowie instrumentów na Insighta, to możemy sobie, jeżeli chcemy przylecieć, to możemy mieć taką wejściówkę na taki start i możemy tam w tym uczestniczyć. Więc jak się o tym dowiedziałam, no to oczywiście od razu się pozjarałam, bo pomyślałam, kurczę, kiedy będzie kolejna okazja, że coś, co ja zrobiłam, będzie leciało na Marsa, albo w ogóle będzie leciało. Znaczy, wtedy wiedziałam już, że Pegasus kiedyś pewnie poleci. Mimo, że to się też odsuwało w czasie, ale nadal, no to było, to miał być pierwszy jakby mój instrument, przy którym pracowałam, który leciał, więc dla mnie to było bardzo istotne, żeby jednak to zobaczyć. Niektórzy na przykład pracują nad misjami, niektórymi pół życia, tak, i muszą czekać 15 lat na taki start, więc dla mnie to było, czułam, że to jest taka szansa, która mi się trafia i dlatego tam poleciałam. No, bardzo mocno to przeżyłam tak osobiście, w tym sensie, że no to jest to jednak trudne do opisania, tak też po czasie, tak, po dwóch latach, ale no jakby sama ta świadomość, że to, co tam jakąś małą cegiełkę dołożyłeś do zrobienia czegoś, właśnie startuje, siedzi sobie na takiej kupie żelastwa, która właśnie będzie startowała i w ogóle będzie, rozwinie takie prędkości i będzie leciała przez pół roku w stronę Marsa i za chwilę wyląduje na tym Marsie, tak, znaczy za chwilę, za pół roku. Potem będzie i to, co zrobiłeś, będzie na innej planecie. No to było niezwykłe doświadczenie i no bardzo się cieszę, że tam byłam. To na pewno. Znaczy w ogóle Kalifornia jest super, więc polecam wszystkim, jak już się skończy pandemia, to warto zobaczyć. Ale no start to było jednak niezwykłe przeżycie i bardzo się cieszę, że mogłam w nim uczestniczyć. Dobrze, właśnie wspomniałaś o tym, że czasami trzeba bardzo długo czekać na to, żeby owoc twojej pracy w końcu gdzieś tam poleciał i coś tam zrobił. I no właśnie w tej chwili teraz pracujesz nad taką misją, która no nie poleci tak szybko i znaczy nie dotrze do swojego miejsca przeznaczenia tak szybko jak Insight. Więc co to jest za misja i jaki jest w niej twój udział? Tak, no to jest misja JUICE, to jest bardzo duża sonda kosmiczna budowana przez Europejską Agencję Kosmiczną, której jest celem jest dotarcie do w okolicy Jowisza po to, żeby zbadać właśnie kilka księżyców Jowisza, na których teoretycznie możliwe, że istnieje życie, przynajmniej są warunki, które mogą mu sprzyjać, więc bardzo ciekawy cel. No i tak, ta misja rzeczywiście będzie leciała bardzo długo, bo start jest zaplanowany w tym momencie na 2022 rok, a doleci sama sonda do księżyców Jowisza około 2030, więc no dosyć długo, już wolę sobie nie wyobrażać, jakby nie liczyć, ile będę miała wtedy lat. Natomiast tak, ja w tym momencie przy tej misji pracuję przy instrumentach, które robimy w Astronice. W Astronice robimy dwa instrumenty na tą misję. Są to takie rozkładane wysięgniki z sondami Nagwira do pomiaru plazmy wokół tych księżyców Jowisza. No i taka rozkładana trzyosiowa antenka. Ja głównie w tym projekcie zajmuję się przygotowaniem kampanii testowych i testami urządzeń generalnie, różnych wszystkich modeli od tych takich wstępnych do tych lotnych. No też trochę zajmuję się tam koordynacją
trochę designem, no różnymi rzeczami, tak, zależnego od potrzeb, jak mówiłam, jesteśmy dosyć elastyczni w astronice. No i tak, to jest to, co teraz robię na tą misję. Mhm. I co jest tam takiego ciekawego w tych elementach, które robicie z takiego inżynieryjnego punktu widzenia? No, to jest niezwykłe przeżycie jako inżynier, zaprojektować coś, co musi w tak skrajnych warunkach działać. Dlatego, że tak naprawdę w momencie, kiedy startujemy z Ziemi, no to nie lecimy bezpośrednio jak Star Trek w kierunku Jowisza, tylko musimy korzystać z asyst grawitacyjnych. No i na początku zbliżamy się do Słońca, bo korzystamy z asysty wokół Wenus, więc tam pojawiają się bardzo wysokie temperatury, nawet do około plus 200 stopni. A potem no, zmierzamy w kierunku Jowisza, tam w cieniu już Jowisza mamy w ogóle bardzo niskie temperatury, bo to już są takie kriotemperatury do minus 220 stopni Celsjusza. Więc mamy mechanizmy, które muszą zadziałać w tak szerokim zakresie temperatur, muszą też zadziałać w warunkach no, ultra wysokiej próżni, wysokiej radiacji, dodatkowo też muszą być ultra lekkie, tak? Nasze te wysięgniki, te cztery wysięgniki, które robimy, one mają, każdy z nich ma 3 metry długości, a masa pojedynczego jest poniżej 1,5 kg. Więc to jest też bardzo wymagające, połączyć te wszystkie wymagania jeszcze z tym właśnie wymaganiem na ultra niską masę. Więc z punktu widzenia inżynierskiego jest to bardzo duże wyzwanie i to też jest ciekawe bardzo dlatego. Więc wspomniałaś, że sonda poleci w 2022, a teraz w połowie 2020. Jaki jest etap przygotowań do startu i etap budowy tych instrumentów, nad którymi pracujecie? Więc w tym momencie kończymy budowę modeli lotnych obu instrumentów. Tak naprawdę te wysięgniki 3-metrowe już zostały zbudowane, zintegrowane, już są w trakcie kampanii akceptacyjnej, dlatego że to są już modele lotne. Już testy w komorze termiczno-próżniowej się zakończyły, teraz za kilka dni wyjeżdżam na testy wibracyjne z nimi. Potem już ostateczny test funkcjonalny, czyli takie rozkładanie tych wysięgników u nas w clean roomie. No, opakujemy, wysyłamy do Airbusa i się żegnamy z boomami. Już mieliśmy nawet sesję zdjęciową taką trochę pożegnalną, bo się boimy, że w lipcu, jak już do nas wrócą, to część ludzi może będzie na urlopach i nie zdąży się pożegnać, więc tak, już to za nami. Natomiast ta antenka jeszcze jest w trakcie integracji, ale już też w ciągu najbliższych miesięcy będziemy ją kończyć jej integrację i oddawać właśnie do Airbusa po to, żeby zintegrowali te instrumenty już z całą swoją sprawą. Więc już jest to już tuż. A jak się testuje coś takiego, taki instrument, który no, musi rozłożyć się w próżni i w jakiejś zupełnie innej temperaturze niż ta normalna, po prostu pokojowa, po prostu od tak w laboratorium? I tak, i nie. To jest skomplikowane, głównie... ze względu akurat w tym przypadku ze względu na wielkość tego instrumentu, dlatego że no najlepiej byłoby tak naprawdę zrobić taki pełny, taki właśnie otwarcie takiego boomu w komorze termiczno-próżniowej, w warunkach wysokiej próżni, w niskiej temperaturze, bo to zwykle jest najgorszy przypadek, no ale do tego trzeba mieć olbrzymią komorę. Olbrzymią mam na myśli taką mniej więcej 3 na 2,5 metra minimum, ale tak naprawdę nawet większą, żeby mieć jakiś margines. Takie komory są, istnieją, ale są tak bardzo drogie, jakby koszt zrobienia takiego testu przewyższyłby budżet całego naszego projektu. Bo i te testy też trwają bardzo długo, więc tutaj musimy się niestety posiłkować, powiedzmy, taką mieszaną kampanią. To znaczy robimy częściowe otwarcie, testujemy takie, można powiedzieć, skrócone, częściowe modele w mniejszych komorach próżniowych, natomiast robimy pełne takie otwarcie tych boomów całych, zintegrowanych już u siebie właśnie w laboratorium, w clean roomie, na takich specjalnych stołach antygrawitacyjnych po to, żeby jak najbardziej wyeliminować wpływ grawitacji właśnie na otwieranie się takiego wysięgnika. Takie stoły, ten stół to tak naprawdę jest bardzo płaska, dobrze wypoziomowana, gładka powierzchnia, w której tak naprawdę można powiedzieć, że toczy się nasz instrument, dlatego że ma zainstalowane takie łożyska toczne, małe, sferyczne, na których się porusza. Są takie różne systemy na otwieranie tego, na przykład czasem takie wysięgniki otwiera się na balonach z helem, czyli podwiesza się te poszczególne segmenty takiego wysięgnika na balonach z helem i się otwiera.
Zresztą taki jest wielki wysięgnik na JUS-ie, nazywa się MagBoom i on właśnie w ten sposób był testowany, no ale nasze właśnie wysięgniki nie mogą być tak testowane, bo ich otwieranie się jest bardzo, bardzo dynamiczne. Te balony po prostu by nie dały rady, one dawałyby na tyle duże siły i poczne, że tak zaburzałoby to otwieranie, że nie miałoby sensu. Robiliśmy zresztą takie próby i to nic zupełnie nie wychodziło. A dlatego się tak szybko otwiera, bo nie mogliśmy stosować żadnego rodzaju tłumików czy silników ze względu na po prostu ograniczenie masy. No i to wszystko jakby właśnie jest takie naczynia połączone, tak? Ale udało się stworzyć jakąś taką inną metodę, która też całkiem fajnie działa, więc i daje radę. I tak właśnie to robimy. To ja tutaj mam taką propozycję, że gdybym ja pracował w Astronice i przy projekcie JUICE, to bym, jak wystartuję, to bym położył taki zegar po prostu z podobizną tego osła ze Shreka i po prostu z tym, z napisem daleko jeszcze i tak to odliczaj. Tak. To doskonały pomysł. Musimy to zrobić. No bo wiesz, właśnie ten, wydaje się, że na Marsa leci długo, nie? O, 6 miesięcy. No jak to ma lecieć 8 lat, no tak. To tak. No dużo się w ogóle może w międzyczasie wydarzyć, to jest ciekawe. Mm-hmm. No dobrze, ale właśnie to nie jest też przecież tak, że od razu tuż po studiach zajęłaś się robieniem kretana Marsa albo właśnie instrumentów, które polecą na Jowisza. Przed tymi wyzwaniami był jeszcze projekt studencki, satelita PWSAT-2, no i ogólnie działalność w studenckim kole astronautycznym. Powiedz, jak to się zaczęło i co tam robiłaś? W ogóle historia, zacznę od początku. Historia zaczęła się tak, że jako dziecko bardzo lubiłam astronomię i bardzo mnie to interesowało i w ogóle uwielbiałam książki o ewolucji planet, gwiazd i mogłam sobie rozmawiać z moją nauczycielką przyrody bardzo długo o tym. W międzyczasie dorosłam, trochę nie sądziłam, że mogę to robić. Przez jakiś czas, znaczy zawsze wiedziałam, że chcę robić techniczne rzeczy, ale przez jakiś czas w liceum myślałam, że po prostu będzie inżynieria lądowa. No ale pod koniec już liceum, jak trzeba było wybrać ostateczny kierunek studiów, stwierdziłam, że to jednak jest za nudne. Oczywiście to jest ciekawa też dział inżynierii, natomiast ja nie czułam, że to jest to, co chciałabym robić, tak? Nie czułam, że projektowanie budynków, czy zastanawianie się, ile tam zbrojenia trzeba gdzieś włożyć w ścianę, to nie jest to, co po prostu mi kręci. No i wróciłam do marzeń dzieciństwa. Przepraszam, tak, ale wydaje mi się, że wszyscy, którzy będą słuchać tego wywiadu, raczej na 120% zgodzą się, że woleliby robić coś, co poleci na Marsa, niż obliczać normy do budowy. Znam też takie osoby, które są tak zajarane właśnie taką civil engineering, że myślę, że mogłyby tutaj się kłócić z tym. Natomiast no nie, ja w ogóle nie czułam, że to jest to, co chcę robić. No i stwierdziłam, że jednak wrócę do tych marzeń z dzieciństwa i kosmonautyka. Wtedy kosmonautyka była na jednym wydziale w Polsce, to był Wydział Mechaniczny Energetyki Lotnictwa, więc oczywiście tam złożyłam papiery, dostałam się, no i zaczęłam studia. Oczywiście Politechniki Warszawskiej. Tak, Politechnika Warszawska. Studia wyglądają tam w ten sposób, że na pierwszym roku w ogóle nie ma podziału na kierunki, to znaczy już jest się przypisany do kierunku, ale wszystkie przedmioty cały pierwszy rok ma wspólny. Przecież nie wiem, czy tak teraz jest, tak było za moich czasów. No i dopiero potem się wybiera. Dopiero potem w pierwszym roku jest podział na te przedmioty kierunkowe, a dopiero po drugim roku jest wybór specjalności. I właśnie jedną ze specjalności jest kosmonautyka na kierunku lotnictwo. Więc poszłam to lotnictwo. No i oczywiście wcześniej nie wiedziałam, że istnieje takie koło jak studenckie koło astronautyczne. Dopiero będąc na uczelni się dowiedziałam, że ono istnieje. Tam była też moja koleżanka z roku, zaczęła działać. No i ja pomyślałam, kurczę, jestem na pierwszym roku, nic nie umiem, zupełnie nic. Co ja tam będę robić? Nie będę tam się pchać w ogóle. No ale ona mnie zachęciła, że ej, chodź, tam naprawdę jest fajnie, nie ma co czekać, już zacznijmy od pierwszego roku. No i trochę mnie jakby tak pomyślałam w sumie, czemu nie, mogę spróbować, każdy, ale myślałam, że nic nie umiem, naprawdę nic nie umiałam. No i właśnie w ten sposób pojawiłam się w kole, w studenckim kole astronautycznym. No to koło jest niesamowitą kuźnią kadr sektora kosmicznego w Polsce, mnóstwo ludzi,
którzy pracują w tym momencie w polskim sektorze kosmicznym, czy nie tylko w polskim, jest właśnie, było członkami tego koła. No ja tam zaczęłam działać właśnie od pierwszego roku, potem od drugiego roku zaczęłam działać właśnie w zarządzie też tego koła, no i jakby byłam na tym drugim roku, to poleciał powstać pierwszy, czyli pierwszy post satelita, on był budowany właśnie w SKA. No ja nie miałam z nim za bardzo do czynienia, bo jak ja przyszłam do koła, tak naprawdę projekt już był, chylił się ku końcowi wreszcie, więc nie miałam okazji przy nim pracować, natomiast od razu wiedzieliśmy, że chcemy robić kolejnego. No i jak byłam jedną z tych osób, to było nas chyba siódemka wtedy, które stwierdził, że zaczynamy od razu pracę nad kolejnym satelitą. No i tak narodził się Powustat drugi, przy którym miałam spędzić 2-3 lata, bo tyle miał trwać ten projekt. Trwał 6 i jeszcze się nie skończył, bo nadal lata, więc też zawsze projekty kosmiczne się przedłużają. Nie tylko studenckie, ale studenckie tym bardziej. No i tak, i właśnie od tego się zaczęło. Ja tam w Powustacie zostałam koordynatorem zespołu mechanicznego, czyli zespołu, który odpowiadał za całą mechanikę na całym satelicie i też za główny eksperyment, czyli za żagiel orbitacyjny. No i przy tym projekcie, znaczy to jest w ogóle najlepszy projekt, ja zawsze to mówię i wobec, i wiem, że będziesz rozmawiał z inną i Dominikiem, na pewno powiedzą ci to samo. To jest wspaniali ludzie, wspaniały zespół, to jakby ja uważam, że to jest niesamowite szczęście, że zebrała się taka grupa ludzi, która to pociągnęła i przez całe te 6 lat wszyscy byliśmy na maksa zmotywowani i nie odpuściliśmy, tak, bo były takie zespoły w naszym projekcie, w których jeżeli jedna osoba by odpuściła, to w ogóle cały projekt by się zapalił, głównie te zespoły związane z elektroniką. Więc no, przy tym projekcie się niesamowicie wszyscy nauczyliśmy dużo, ale też mieliśmy okazję po prostu poznać ludzi między innymi, tak, bo bardzo dużo osób z tego projektu dostało pracę właśnie dlatego, że pracowało w tym projekcie, bo były firmy, które się interesowały projektem, chciały na przykład coś tam wysłać na pokładzie albo żeby dołożyć swoją cegiełkę i w ten sposób poznawały osoby z projektu, na przykład proponowały pracę, tak? No to też byłam, w ten sposób dostałam pierwszą moją pracę w firmie Kreotech. No przez 6 lat nauczyliśmy się mnóstwo zarówno też o inżynierii systemowej i też mnóstwo w samej właśnie projekcie w ogóle kosmicznym, ale i o integracji na takim naprawdę wysokim poziomie, bo w pewnym momencie tak naprawdę w Polsce, wiem, że to głupio zabrzmi, bo to jednak robili studenci i niektórzy cały czas mają takie wrażenie, że jak studencki projekt, jakaś taka zabawa, a nie nic poważnego. Ale prawda jest taka, że przez kilka lat nasz zespół był pierwszym, jedynym w Polsce, który zrobił projekt od momentu definicji misji do wystrzelenia. I w sumie chyba nadal tak jest, bo większość projektów to są projekty, w których definicja misji i wymagania są już z góry zdefiniowane i narzucone, tak? Nawet przy satelitach Lemczych już tak było podobnie, więc a my tutaj wymyśliliśmy od początku do końca, co jest główną misją satelity, cały bas, czyli jakby struktura i tak podstawowa elektronika i tak dalej była przez nas zaprojektowana, więc to wszystko od zera zrobiliśmy sami, bo też przykro mi to mówić, ale na Politechnice wielkiego wsparcia merytorycznego nie udało się uzyskać, oprócz kochanego doktora Kusznierewicza, Zbyszku, pozdrawiam, to jest doktor z Wydziału Mechatroniki, który był z nami prawie już od pierwszego dnia, to był nasz taki dobry duch zespołu mechanicznego, był w sumie chyba, ja opuściłam może 2 spotkania zespołu mechanicznego i on chyba nie opuścił ani jednego, niesamowity człowiek i zawsze nas wspierał i tak, no to no bardzo dużo udało nam się nauczyć, też dowiedzieliśmy się dużo o samym organizacji projektu, zarządzaniu, więc wszystkie osoby, które jakby wyszły z tego projektu, mają bardzo szeroki zakres wiedzy i umiejętności, więc najlepszy projekt pod słońcem. No i tak naprawdę dzięki niemu dostałam każdą z moich prac w życiu, które dostałam, więc dzięki temu tak naprawdę jestem tu, gdzie jestem. Czy będziemy mieć też osobny odcinek podcastu dedykowany tylko i wyłącznie PWSAT-owi, więc jeśli słuchacie tego teraz wywiadu, to po prostu spójrzcie na listę innych epizodów podcastu We Need More Space i tam powinien
wcześniej przed tym odcinkiem pojawić się też odcinek jeszcze z PWSatem, więc tam będzie więcej na ten temat. Natomiast ja ciebie jeszcze chciałem zapytać o to, o taką radę dla tych wszystkich, którzy słuchają teraz i na przykład chcieliby pójść w twoje ślady i też realizować takie ciekawe misje. Bo i na czym polega ten problem? Tak? Ja uważam, że wielu jest absolwentów, świetnych absolwentów, wielu świetnych polskich politechnik, ale niekoniecznie oznacza to, że oni realizują takie ciekawe, tak ciekawe projekty, jak ty realizowałaś, więc na czym polega ten sekret? Też bym chciała wiedzieć. Znaczy, tak naprawdę wydaje mi się, znaczy mi też jest ciężko doradzać, każdy ma jakąś tam inną swoją historię, tak? Na pewno dużo w niej jest też szczęście jakiegoś osobistego, czy pojawienia się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Natomiast na pewno, jeżeli ktoś jest studentem uczelni takiej technicznej i jest zainteresowany kosmosem i chciałby w przyszłości robić ciekawe projekty, to naprawdę zachęcam, żeby się zaangażować w czasie studiów w projekty studenckie. Jest ich mnóstwo teraz. Na wielu uczelniach w Polsce teraz tworzyły się jakieś kierunki związane z kosmosem i też dużo kół naukowych z tym związanych, które robi niesamowite projekty. Więc bardzo, bardzo polecam robić to już na studiach. Tak naprawdę no na studiach dostałam tą wiedzę teoretyczną. Nie będę się z tym kłóciła. To jak dużo jej teraz wykorzystuję w pracy, już jest inna kwestia. Natomiast samą wiedzę na temat projektów kosmicznych i specyfiki projektów kosmicznych, jak to się robi, no dowiedziałam się tego w szkole naukowym i to była moja przewaga, tak, nad koleżankami, kolegami w moim wieku, którzy tego nie mieli, tak. Oni zaczynali jakby od zera, idąc do pracy, a ja już miałam ze sobą to doświadczenie. Jak zaczynałam pracę, to tak naprawdę czasem miałam, nadal zresztą czasem, mam w niektórych kwestiach wiedzę większą niż moi koledzy, koleżanki, bo no mam trochę więcej wiedzy systemowej, tak, jak to wygląda. Mam też, dlatego że sama się po prostu interesuję też tym prywatnie, no to też mam więcej wiedzy po prostu o sektorze kosmicznym w Polsce i o tym, jak działają satelity i jak się je projektuje, więc to jest niezaprzeczalnie największy atut, to właśnie takie projekty już na studiach. Im wcześniej, tym lepiej, nie bójcie się, że nic nie wiecie, to właśnie po to się tam idzie, żeby się dowiedzieć i to jest ten moment, kiedy można popełniać błędy, często głupie, potem patrzy się na to z perspektywy czasu i myśli się, Boże, jaki wstyd. Ja zresztą jak czasem patrzę na te rzeczy, które zrobiłam w PWSacie, to jest takie, przyznaję się, teraz bym zrobiła zupełnie inaczej, no ale projektowałam to tak naprawdę, jak byłam na drugim, trzecim roku studiów, więc też moim zdaniem działa, więc nie ma się czego wstydzić. Super, a właśnie a propos projektowania, wymyślania rzeczy, że tak powiem, od zera, to jestem naprawdę ciekaw tego, co mi powiesz. Wyobraźmy sobie, że masz możliwość zaprojektowania od zera jakiejś misji, która gdzieś poleci w Układ Słoneczny, tak? I gdzie ona by poleciała i co by robiła? W ogóle to jest moje marzenie, żeby móc zaprojektować misję. Już nie całą, nie po prostu. Tak, znaczy nie chodzi, że całą, ale po prostu właśnie to faza definicji misji i zdefiniowanie tych podstawowych parametrów i to już jest, to jest moim zdaniem największy fan w tym wszystkim. Znaczy oczywiście nie jedyne, są też w innych etapach, też są bardzo ciekawe rzeczy, ale to jest coś, co mnie chyba najbardziej jara. Więc już nawet pomijając tą destynację, to w ogóle zaprojektowanie czegoś od zera, to już jest super. Ale jeżeli chodzi o misję, dokąd bym chciała, to taką mam anegdotkę. Jak miałam, nie wiem, pewnie za 12 lat, coś takiego, miałam taki sen. Czy generalnie jestem osobą bardzo mocno wstąpającą po ziemi, racjonalną i żadne oczywiście znaczenia słów nie wierzę, po prostu dosyć dobry ten sen odzwierciedla to, co bym chciała zrobić. Śniło mi się, że lecę w kosmos, lecę na misji, która ma za zadanie dolecieć do krańców Układu Słonecznego. No i doleciałam tam i to wyglądało w ten sposób, że po prostu była taka umowna granica w tym śnie Układu Słonecznego, którą przekroczyłam. I w momencie, kiedy przekroczyłam, a naprawdę mój statek kosmiczny przekroczył tą granicę, to nagle straciłam kontakt z bazą i był pamiętam taki szary taki ekran, jak w telewizorach starych. I pamiętam, że byłam wtedy taka zestresowana, bo byłam zdana sama na siebie w jakiejś takiej czerni przestrzeni kosmicznej. I tak naprawdę to jest chyba to, co bym chciała zrobić, tak?
misja do właśnie niezbadanych krańców Układu Słonecznego, bo tak naprawdę bardzo mało wiemy na ten temat. Czyli taka misja na przykład w kierunku Bokorta i dowiedzenie się tak naprawdę, jak te jakieś obiekty transneptunowe, czy one tam są, czy nie, i jakie one są, i czy tam są na przykład jakieś dodatkowe planety, planetoidy, które są wielkości Plutona, a może większe. Są historie przecież, że możliwe, że jest jakaś planeta X wielka, która tam gdzieś na krańcach Układu Słonecznego krąży. Tak naprawdę wszechświat jest nieskończony, Układ Słoneczny jest takim mikrowycinkiem, a o nim nic jeszcze nie wiemy. I taka misja do krańca Układu Słonecznego wydaje mi się, że jest super ciekawa i bardzo bym chciała brać taki udział. Wolałabyś właśnie do krańców Układu Słonecznego, a nie na przykład do Proximy Centauri? Nie, no tam jest bardzo trudno się dostać. No, są to po prostu takie mikrożagielki i tak dalej. No tak. To jest, mam w tym doświadczenie, więc to też nie mogę zrobić. Żartuję oczywiście. No ale nie, tak naprawdę no, wydaje mi się, że na tyle mało jeszcze wiemy o tej bliższej części, a tam mogą być naprawdę super ciekawe rzeczy. Znaczy, zresztą wydaje mi się, że tak naprawdę no, zawsze dla mnie ważniejsze jakby od tych ciekawych rzeczy z punktu widzenia mechaniki było to ta ciekawość jakby eksploracji. To jest dla mnie ważniejsze, tak? Czyli dla mnie jest ważniejsze branie udziału w misji, która dołoży więcej informacji na temat budowy Układu Słonecznego czy generalnie Wszechświata, niż zrobienie jakiegoś super ekstra czegoś mechanicznego na jakąś bliższą misję, tak? Mhm. Czyli na przykład jakbym miała zaprojektować jakiś super mechanizm na jakiegoś satelita telekomunikacyjnego, to a miałam wybór robić misję do krańców Układu Słonecznego, na której miałabym po prostu, nie wiem, zaprojektować klocek aluminiowy, to wolę ten klocek aluminiowy niż super jakiś układ na jakiegoś satelitę, nawet na, nie wiem, na orbitę geostacjonarną, tak? Na jakieś tak, to wiem, że niektórzy mi znajomi wypominają, ale gdzieś powiedziałam coś takiego, że dla mnie trochę satelity są jak pralki. Znaczy oczywiście nie do końca, bo miałam do wyboru projektowanie pralek i satelity, no to wybrałam satelity, ale tak. No też nie chcę obrażać tego USATA, bo to jak moje dziecko, ale no prawda jest taka, że no, my bardziej po to robię to, bo to jest część, jakby ja czuję, że jakiś mikro kamyczek dokładam do tego, żeby tą wiedzę po prostu naszą, jako ludzkość, wiem, że to brzmi bardzo patetycznie, ale po prostu poszerzyć. To jest mój cel. Nie, no myślę, że wiesz, no, składanie właśnie czegoś, co się wbija w Marsa, no bardzo się jakby liczy, że tak powiem, do tej kategorii. I też rozumiem, o co ci chodzi. Ja chyba też właśnie bym wolał w tą stronę iść, ale na przykład na pewno są po prostu jest taki typ ludzi, którzy są motywowani przez jakby taki jakiś challenge. I ten challenge może być absolutnie właśnie taki dla mnie, z mojego punktu widzenia, sztuczny, tak? Zaprojektuj najlepszy mechanizm do, nie wiem, właśnie do pralki. I oni absolutnie będą pochłonięci tym, bo to mają zrobić najlepsze możliwe coś. A dla mnie jest ważne jakby co to coś robi, tak? Tak, dokładnie. Więc na przykład pamiętam, że kiedyś byłem na takim spotkaniu z takim inżynierem. No nie wiem, czy on był, że był software inżynierem, nazwijmy to chyba. I pracował w Facebooku i właśnie jakąś taką platformę do serwowania tych reklam. Taką pierwszą, którą oni robili. I ja tak mówię, zadałem mu pytanie, ale przecież to nuda, reklamy, nie? A on mi mówi, no tak, ale my tu musieliśmy po prostu jakby takie fizyczne granice, znaczy no fizyki dotykaliśmy, dlatego że jak serwer jest, nie wiem, na wschodnim wybrzeżu USA, a żeby to szybko pokazało w Europie, coś tam. Więc chodziło mu po prostu o to, że fajne i ciekawe było ten jakby no ten tak. Sam challenge. A dla mnie reklamy na Facebooku... No po prostu no, dokładnie, to jest... Tak. Tak, no ja mam też takich znajomych w pracy, tak, bo tak jak powiedziałam, nie wszyscy są space freakami, dalej tego nie rozumiem, jak można tutaj w przemyśle kosmicznym nie być space freakiem, w ogóle jak to jest możliwe, ale jednak jest to możliwe. No mam na przykład, mam kolegę, który jest świetnym inżynierem, właśnie przy Jutie pracuje i dla niego on powiedział, że tak naprawdę
no mógłby coś, inne rzeczy robić mechaniczne, nie związane z kosmosem i też byłby zadowolony, tak, jeżeli to byłoby właśnie taki challenge dla niego techniczny. No oczywiście ja też bardzo lubię te challenge techniczne i to, że musisz pogłówkować, żeby coś zrobić, tak, to jest super, ale dla mnie ważniejsze po prostu od tego, jak miałabym wstawać na szali, jest to, żeby zrobić jednak coś, co właśnie może się przyczynić do tego, że dowiemy się więcej na temat kosmosu. No i to jest jednak, no to jest po prostu mój prywatny cel osobisty w życiu i generalnie czujesz to cel mojego życia. Inni, wiesz, tam, nie wiem, lubią hodować kozy albo, nie wiem, robią sobie gromadkę dzieci, ja po prostu chcę robić kosmos. Więc tak. Mam nadzieję, że będę miała okazję, żeby dalej w tym pytaniu, wbrew pozorom, no, mówię, to też jest dużo szczęścia, po prostu miałam, że tak trafiłam, że trafiłam z Bogusata do akurat, że po prostu trafił się ten penetrator, który, przecież to jest taki zbieg okoliczności, że Jurek, który tam po prostu był przy tym review i jakby on też jest ekspertem od tego i ściągnął, to astronika wtedy dopiero zaczynała istnieć, tam w ogóle pracowaliśmy, nie wiem, 10 osób, każdy na 1/8 etatu, czy coś takiego, bo reszta w innych miejscach pracowała jeszcze w Tebeku, czy coś. Więc to jest naprawdę wielki, tak naprawdę zbieg okoliczności i szczęście, że mi się tak udało. I potem zaraz szedł ten JUS, który też jest niesamowitym projektem, a przy takich projektów ESA ma jeden na kilka lat. Tak. Więc no ciekawe, co będzie dalej. Mam nadzieję, że mi się uda też przy kolejnych takich fajnych projektach pracować, bo jakby wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, no i teraz co, mam przebić Jowisza, no to wiem, no w końcu może te granice Układu Słonecznego. Niech ktoś to wymyśli i zasponsoruje. Ja się zgłaszam, mogę wolontarystycznie pracować. No jakiś taki właśnie orbiter, który poleci do tych właśnie do tych planet tam właśnie... Zewnętrznych. Tak, ale właśnie ja jakoś stosunkowo niedawno odkryłem, że po prostu nagle zaczęto nadawać im imiona właśnie jakichś tam bogów z jakichś światów podziemnych i one teraz to mają takie jakieś takie po prostu gotycko brzmiące tak. Nazwy, po prostu jakieś takie, nie wiem, nawet już nie pamiętam, jakiś Amarath albo jakiś taki bogowie Klingonów albo no nie wiem, tacy Deimosy i tak dalej, jakieś tego no tak, tak jest, ale to też powiem szczerze, że jak dla mnie to dodaje takiego smaczku trochę. W sensie, jak masz do wyboru nazwać, to jest planeta XY28C, albo właśnie jakiś, wiesz, Bóg Wojny, no to Bóg Wojny brzmi dużo lepiej. No dobrze. A powiedz mi, czy masz jakieś takie marzenie, powiedzmy, związane z kosmosem, ale takie właśnie z tych do zrealizowania? Tak. Mam nadzieję, znaczy ja cały czas wierzę w to, że to jest do zrealizowania, no chciałabym polecieć w kosmos. Liczę na to, że za czasów mojego życia będzie to możliwe, więc bardzo kibicuję wszystkim firmom, głównie ze Stanów, które się próbują zrobić komercyjny lot w kosmos, bo nie wierzę w to, że uda mi się załapać na inny rodzaj lotu, ale wierzę w to, że za mojego życia jeszcze to się uda i odkładam pieniądze. Mam nadzieję, że polecę. Znaczy, ja myślę, że z punktu widzenia takiego, wiesz, szeroko pojętego fana kosmosu i tak dalej, to już zrobiłaś bardzo dużo w tym sensie właśnie, że widziałaś start rakiety, która wynosi w kosmos coś, co sama zrobiłaś. To już jest tak, to... prawie tak samo dobre, jak polecieć ten kosmos, ale... No prawie. Znaczy, lepsze od tego jest jednak to, że wylądowało na Marsie. To moim zdaniem jest całkiem spoko. Czy gdybym poleciała na Marsa, to mogłoby to przebić. To się zgadzam. Ale, oczywiście. Ale jak na niską orbitę, to trzeba by tutaj na wagę położyć, zastanawiać się, ale mam nadzieję, że po prostu będę miała kiedyś okazję, żeby się zastanawiać. Mm-hmm. No właśnie, a propos lotów w kosmos, to jak uważasz, gdzie powinni polecieć, gdzie powinniśmy wysłać astronautów najpierw? Na Księżyc czy na Marsa? Trudne pytanie, też nie jestem od tego ekspertką, ciężko mi powiedzieć. Z punktu widzenia jakby safety i tego, że tak właśnie teraz się bardzo dużo jednak przykłada rolę do tego bezpieczeństwa astronautów, porównując z tym, co było kiedyś, no to jednak chyba Księżyc, bo na tyle długo już nie byliśmy na innym ciele niebieskim, że wysłanie od razu ludzi na Marsa wydaje mi się, że jest mocno ryzykowne. I może na początku fajnie byłoby jednak popróbować trochę bliżej na czymś, co już trochę lepiej znamy też, no, umówmy się. Więc wydaje mi się, że jednak chyba Księżyc, nie jestem aż taką dużą fanką takich nagłych skoków
zwłaszcza jeżeli chodzi o no, życie ludzi, tak? Jeżeli to są roboty, no to oczywiście jak najbardziej mogę już teraz, jeżeli ktoś to ma taką moc sprawczą, od dzisiaj mogę projektować misję ku krańcowi Układu Słonecznego, jestem do tego gotowa, zrobić taki skok, ale wysyłać ludzi tam, no nie, więc chyba jednak Księżyc. Mhm. No właśnie, bo jesteś nie tylko fanką jakby tutaj tej eksploracji kosmosu i inżynierem, który jakby do tej eksploracji się przyczynia, ale też jesteś fanką szeroko pojętego science fiction. Powiedz mi, jakie są twoje ulubione, nie wiem, filmy, książki, oprócz tych, no nie wiem, najbardziej oczywistych może właśnie, czyli Interstellar i Marsjanin? Bardzo lubię serial The Expanse. Znaczy, gra aktorska jest średnia, ale sama fabuła jest naprawdę moim zdaniem ekstra i bardzo polecam to. Są tam takie czasem technicznie, o technicznej stronie rzeczy, które no, niekoniecznie do mnie przemawiają, ale sama idea tego i serialu i właśnie intryga, można powiedzieć, fabuła jest niesamowita, więc bardzo polecam ten serial pod tym względem. Nie patrzcie po prostu na grę aktorską. A coś jeszcze oprócz The Expanse? Tak, wiesz co, bardzo lubię... Był bardzo fajny serial The Astronaut's Wives Club. Też była książka taka. Czyli serial o żonach astronautów z misji Apollo i wcześniejszej misji NASA. To było dla mnie ciekawe no, z punktu widzenia tego, że sama jestem kobietą, tak? Jak to wyglądało z punktu widzenia kobiet wtedy jako żona astronautów. Więc jest to bardzo mi bliskie i było fajne. Bardzo lubię i czytałam i książkę książkę nie czytałam. Był film, jak się nazywał ten film, kurczę, jaki był ten tytuł? O tych czarnoskórych babkach pracujących w NASA. To już nie jest science fiction. Wiem, nasze są astronautskie, jak się nie pamięta. Wiem o co chodzi. Tytuł mi wyleciał, ale podlinkujemy w opisie tego do tego odcinka po prostu. To akurat nie jest science fiction, zresztą tak jak mówię, The Astronaut's Wife Club też nie jest science fiction, to się wydarzyło naprawdę, to jest jakoś tam trochę fabularyzowane historia po prostu. No ale tak, to też było, to jest dla mnie to tyle ważny film, że pokazuje z czym kiedyś musiały się jednak zmagać kobiety inżynierowie w przemyśle kosmicznym. Umówmy się, teraz już jest zupełnie inna sytuacja, no ale można jakieś analogie jeszcze znaleźć niestety, więc też było dla mnie bardzo interesujące. Okej, super. Dziękuję Ci bardzo, bardzo za ten wywiad. Mam nadzieję, że spotkamy się i porozmawiamy jeszcze wcześniej, zanim Juice doleci do Jowisza i wtedy opowiesz o kolejnych super ciekawych projektach, których będziesz częścią. Dzięki za zaproszenie i za możliwość opowiedzenia o tych projektach. Mam nadzieję, że słuchacze się trochę zainspirowali i będzie więcej space freaków w tym przemyśle, bo niektórzy nie są space freakami, dalej tego nie rozumiem, ale mam nadzieję, że to się zmieni. Super, dziękuję Ci bardzo. Cześć. Dzięki bardzo. Cześć.